Halo 5 Guardians. Śmialiśmy się z tej gry na wiele sposobów. Mieliśmy sporo frajdy z wytykania jej głupot i ciężko uwierzyć, że po satysfakcjonującym Halo 4 Free for Free Industries nadszarpnęło nasze zaufanie w taki sposób. Co by nie mówić, Halo 5 to najnowsza odsłona głównego nurtu naszej ulubionej serii gier. I po ponad 3 latach czekania na trochę mięsa w tej materii pozostaje nam tylko czekać jeszcze dłużej. A w międzyczasie wróćmy do kampanii Guardians, która nawet dziś może zapewnić nam trochę rozrywki. Szkoda tylko, że w zupełnie inny sposób niż to zaplanowali twórcy. To co zobaczycie ma charakter humorystyczny, więc możliwe, że gdzieniegdzie doszukałem się głupoty tam, gdzie tak naprawdę jej nie ma. Dziennik dr Halsey, córka Miranda. Mózg na biurku i chyba najbardziej niewygodny pendrive na świecie. Najwyraźniej przenośne pamięci powyżej 500 jottabajtów przestają być takie przenośne. Nic takiego się nie dzieje w historii. Do dziś nie wiem, kogo ma na myśli mówiąc Bof. Palmer chce odzyskać Halsey w całości? Biorąc pod uwagę jej szał zabijania w Spartan Ops, gdzie Halsey miała szczęście stracić tylko rękę po spotkaniu z nią, to dowódczyni Spartan powinna dać podwładnym jakąś sugestię, że gdy omsknie im się ręka i przypadkiem rozwalą jej łeb, to nie dostaną nagany, tylko wyróżnienie. O, widziałem tę sugestię. A nie, to chodziło o Jula. Ale jesteś dupkiem, Locke. Ale ci nie cierpiałem po tym tekście. Praktycznie on mu powiedział, chyba ty. Po takim tekście odechciałoby mi się osłaniać jego zaciśnięty tyłek. Po co ona rozwaliła tę skałę? Wiecie co to jest? To pierwsze Halo w historii, gdzie musimy strzelić przed zrobieniem pierwszego kroku. Pierwsza misja i od razu walczymy z dwoma rodzajami przeciwników. To też ewenement w serii. Powodzenia, jeżeli gracie w Halo pierwszy raz. Buck zastrzelił elitarnego z jednego strzału karabinu świetlnego. Magia cutscenek. I skrzywienie fana serii. I tak, moi drodzy, sera się na niedokończone wątki z poprzedniej gry, których się już nie chce kontynuować. Zapamiętajcie te słowa. Serio, zapiszcie je sobie gdzieś. To ten moment. Palmer rozwali Halsey na 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ale... Chociaż ją zamknijcie z powrotem do celi. Będzie cię ignorował, bo wiesz, jest Lokiem. Ach, przypomnijmy widzom, że Master Chief tęskni za Cortaną. Przygotujcie się na pierwszą misję z gatunku wyciąć ją w całości i historia nic nie straci. Chief chociaż mu kiwnął głową, a nie olał jak inni swoich podkomendnych. Ci, którzy przyjdą na ich miejsce, na pewno będą pracować chętniej. Poza tym, czy od czasów Halo Reach kosmici nie mówili swoim własnym językiem? Czemu między sobą mówią po angielsku? Chief powinien powiedzieć, karma jest, wiecie czym. Szlak. Kupiłbym to, że Chief walnął się w głowę i przyśniła mu się Cortana. Ale jest tam zasugerowane, że to obecna Cortana, która jakoś skontaktowała się z dawnym kompanem. Telepatia czy co? Totalna indolencja scenarzystów. Popchnijmy fabułę, dając mu wizję.
to zawsze dobre rozwiązanie. W dawnym Halo dostalibyśmy to w gameplay, ale Halo 5 nie ma solo momentu, bo koop jest popularny, więc kompanii muszą szybko wrócić. Niech ktoś go zapyta, skąd to wie. Tak bardzo chcielibyśmy usłyszeć: przyśniło mi się. Po co dodano tu te statki? I tak z nimi nie walczymy. I tak ta misja jest obojętna dla fabuły. Ale przynajmniej można pokazać, jakimi patałachami są kowenanci i jak łatwo zniszczyć ich całe floty. Reakcja Freda wygląda, jakby trochę nie wierzył Chiefowi, ale Lasky w tej chwili właśnie potwierdził jasnowidztwo jego kompana. Chief zachowuje się tu nieprofesjonalnie. Po tym, jak wiele razy zostawiał kompanów na śmierć podczas misji, zachowuje się tu wbrew swojemu charakterowi. Mimo tej głupoty okazuje się, że Lasky bez powodu dał misję dotarcia do Cortany innemu zespołowi. Bez sensu. Reakcja drużyny też jest zbyt lajtowa. Nawet Chief jest zaskoczony. Zostawiliście Pelikana na zewnątrz? Na bank go wam odholują. Fajnie tak znaleźć niewidzialny statek. Bardzo pomaga w dezercji. Cortana wróciła, dostała domenę, ale skąd Halsey to wie, to gra nam nie wyjaśnia. Odtąd pani doktor będzie narzędziem fabularnym, by pchać historię do przodu. Ja też nie zdążyłem tego przetrawić, Roland. Roland się drze na przełożonych. Zabawne, ale niezgodne z postacią. W sumie, dla ułatwienia sobie sprawy, wprowadźmy urządzenie do pokonania każdego Spartanina. Jak obcy ukradną im ten patent, to dupa zbita. Every other Spartan, every soldier, when they hear about this, they're gonna hate us. Logika. Jak pójdziemy na misję i ją wykonamy, to wszyscy staną po stronie dezertera. You're not the only one here because of him. Co to znaczy? Inspirował się nim? Chciał go dopaść? Nie wiem. Wiem za to, że Locke to chodzący one-liner. Those are Forerunner ships. Co tu robią statki Forerunnerów? Cortana dostała się do ich domeny. Nie słyszeliście, z czego się śmiałem 2 minuty temu? To każdy może wsiąść do windy na górze i dopiero w środku pytają o tożsamość. Ratujmy niewinnych, żeby ich trochę zobowiązać na przyszłość. Kolejny fragment do wycięcia. No dobra, jak jakaś postać okazuje się AI, to zawsze fajny zwrot. Dziwne tylko, że wcześniej się nie jąkał. Dobrze, opłacało się ratować cywili. What happened over at the comms tower, Ed? Station signal was coming through. Kto jeszcze gra w Halo dla chodzenia i gadania? Ręka w górę. O Boże, tam są Spartanie! Powiedzmy im, o co chodzi! Albo uciekajmy, jakbyśmy byli winni, co tam. Mają cię w nosie, Locke. Super, teraz rzuć tym tak, jak to ćwiczyliście. Nie podchodź do niego! Zjebałeś, Locke. O nie, nie ma wyjścia! A nie, jednak jest. Tyle kolonii zniszczonych i nikt nie zobaczył latającego żelastwa wielkości lotniskowca? The warden confirmed Dr. Halsey's theory. Cortana is activating the Guardians. But not this one. Not yet. It's an ion. No ale skoro umiecie ich znaleźć, to czemu znaleźliście dopiero 12? What's Cortana up to, Chief? Why'd she bring us here? Fred jako jedyny mówi z sensem. Let's keep moving. Jak to dobrze, że na jakimś odseparowanym świecie trafili się jacykolwiek kowenanci. Prawie ich nie było w tym Halo. After I saw John last, I was pulled into slipspace. That's where I found access to the domain, a forerunner system that spans the known galaxy. Mogła wypaść ze slipspace gdziekolwiek i wypadła akurat tam, gdzie zyskała kontrolę nad paroma machinami masowego zniszczenia i armią Promethean. Okej. Okay. Sprzęt Forerunnerów, którzy nie mieli styczności z taką AI, uleczyła ją? Okej. Okay.
Cortana, why does the warden think he needs to protect you from me? Tak, na wszelki wypadek, żeby było z czym walczyć. Wardena też można było wywalić. To tylko boss wielokrotnego użytku. Człowiek, one-liner. Lądujemy na Sangeliosie. To będzie pierwszy raz od dawna, gdy kowenanci będą naszymi naturalnymi przeciwnikami. Jaki był cel tych spacerów po obozie? Wiecie, że ten fragment widnieje jako osobna misja? Osobna misja jako log? Teraz jest dobry moment na integrację u grupy. Buck skądś wiedział, że to ich ostatnia chwila spokoju w tej grze. Okej, to mnie rozbawiło. Fabularnie to moment, gdy pozbyliśmy się kowenantów na zawsze. Historyczny moment w Halo. Starczy? Wracamy do loka. That's a monitor. I am 031 Exuberant Witness, monitor of the Genesis installation. Welcome. Have you also come to stop Cortana from cleaning the mantle? Monitor instalacji przychylny ludziom, a nie ESI? Wygodne. No, ale nie było jeszcze misji z czołgiem. Jakoś go wrzućcie do tej gry. Guardiany są narzędziem do utrzymania pokoju. Takim batem wiszącym nad głową, czekającym, aż zrobimy coś zakazanego. Wciąż nie wiem, czemu w ogóle są groźni. Mogą wygrzebywać się z ziemi i emitować ładunki EMP. Coś więcej? No, więcej w tej grze nie widzieliśmy. 117, you can hear me. We are approaching the gateway. Hold your position. Chief, pamiętasz mnie? Próbuję cię złapać od paru dni. Już idę. How are we gonna stop her, chief? She'll listen to me. Cortana chce się zobaczyć z chiefem. Ale pozwoliła Wardenowi z nim walczyć. A John i tak stwierdza, że ona mnie posłucha. To wciąż ja, tylko teraz w wersji szalonego dyktatora. Nikt nie wpadł w 2001 roku na to, że to ESI są spadkobiercami. I w sumie nikt nie miał prawa się domyślać, skoro wyciąga się taki pomysł z tyłka przy Halo 5 14 lat później. And her people. Niefortunny dobór słów. Nie, ja wcale nie stałam się zła. A teraz teatralnie odejdę, mimo że mogłam zniknąć od razu. I have cured rampancy. Not just for me, but for any who join my cause. Obserwujmy najlepszy wątek z Halo 4 i teraz nieuleczalny jest uleczalny. Magia pisania scenariusza. This is Cromwell, shipboard AI, UNSC Melvin's Pride. I am yours, Cortana. Colonial Authority AI. Governor Sloan, the free people. O nie! Powstanie ESI! Oślepią nas hologramami! A tak serio, w czym armia AI jest groźniejsza od samej jednej, jedynej Cortany? Ale pani doktor mówiła, że jesteśmy fajni. Doświadczony szpieg i żołnierz przyjmuje się opinią wroga. Gdyby tę grę oprzeć na różnicach między Spartanami 2 i 4, skoro ich dwie drużyny się ganiają w większość scenariusza, to byłoby o niebo ciekawsze. Wszystko kończy się dobrze, dzięki monitorowi wprowadzonemu dwie misje przed końcem gry, który szczęśliwie nie dołączył do powstania SI. Uff. Chciałam pochwalić się zabawkami. Stop! Pamiętacie, co Halsey powiedziała Locke'owi w pierwszej misji? A wiecie, co robią leniwi scenarzyści chcący, by ich postać udawała dystans? Zgodnie z tradycją drugich części tej serii mamy cliffhanger. O ile jednak wiemy, że przy Halo 2 wyszło to w efekcie problemów z grą, tak tutaj to zaplanowano. Chciano po 3 latach wypuścić Halo 6. John i Locke pojednali się z Halsey. Infinity uciekające przez Sleep Space. Szalona Cortana spuszczona ze smyczy. Tym kończy się Halo 5.
wyszło tak dobrze, że kontynuację ujrzymy po 5 latach. Po zaoraniu całego 10-letniego planu i wykombinowaniu od nowa, co zrobić z tym debilnym momentem na kartach historii Halo. O, halo się zapaliło. Ktoś wstał skorzystać z toalety.